Radni powiatowi na swojej ostatniej sesji przyjęli stanowisko, które w swojej treści wspiera wyjście Puławskich Azotów z grupy Azoty. Stanowisko obejmuje także wszystkie podmioty zależne od Puławskiego Kombinatu Chemicznego. W ubiegłym tygodniu związkowcy z Zakładowej Solidarności także popierali w towarzystwie wiceministra finansów Artura Sobonia takie rozwiązanie. Jak widać, pojawia się coraz więcej informacji, coraz więcej dobrych informacji dotyczących biznesów, które są możliwe dzięki przejęciu Puław przez Orlen. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia informacja na ten temat. Jak Państwo widzicie, wystarczy powiedzieć, że Puławy wychodzą z grupy Tarnów i pojawiają się nowe perspektywy. Liczymy na to. Miejmy nadzieję, że to wszystko, o czym mówi Pan poseł, się ziści. Dziękuję bardzo. Rada Powiatu Puławskiego w pełni rozumie sytuację, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa grupy kapitałowej, grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. Niewątpliwie jest ona efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zalewu rynku polskiego i europejskiego przez niekontrolowany import nawozów rosyjskich, jak i kaprolaktamu i melaminy z Chin. Ponadto brak oczekiwanych efektów konsolidacji branży ciężkiej systemy syntezy chemicznej tę trudną sytuację jednak pogłębi, co dla zakładów azotowych w Puławach oznaczać będzie w ciągu najbliższych lat utratę pozycji niekwestionowanego lidera w branży chemicznej oraz znacznych kłopotów finansowych i organizacyjnych. Mając na uwadze powyższe, w pełni wspieramy wszystkie działania zmierzające do wyjścia grupy kapitałowej Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. z grupy Azoty z siedzibą w Tarnowie oraz do połączenia jej z silnym podmiotem gospodarczym dającym szansę na rozwój, wzrost zatrudnienia, a także zdobywanie nowych rynków zbytu na produkty grupy Azoty Puławy. Gwarantem tej stabilizacji z całą pewnością jest Orlen. Co prawda w tym momencie trwa analiza dokumentów i kondycji grupy Azoty Puławy przez audytorów z Orlenu. Jednak radni powiatowi wyrażając swoje stanowisko mają nadzieję, że do połączenia dojdzie. Rada Powiatu zaapelowała również do okolicznych samorządów, by te także wsparły swoimi uchwałami fuzję z Orlenem, argumentując to wzrostem konkurencyjności firmy, stabilnym zatrudnieniem oraz zdobyciem nowych rynków. No tutaj mamy szereg informacji, w których no, można się nie zgadzać albo są pewno też manipulacją albo ukryciem pewnych faktów, których tutaj w tej uchwale nie ma. Rada Powiatu rozumie sytuację, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa Grupy Kapitału Azoty Puław S.A. Niewątpliwie jest to efekt rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pewnie jest. Czy zalewu polskiego rynku nawozami. No nie wiem, dlaczego ten zalew jest taki niekontrolowany z tej Rosji, ale nie mam tutaj także informacji, co jest też kolejnymi przyczynami, czy podstawowymi przyczynami sytuacji. To jest zarządzanie firmą, to jest polityka rządu, to jest polityka zmieniających ciągle zarządów, to są gigantyczne pensje dla zarządów i tak dalej, i tak dalej. O tym tutaj już było mówione. Mówił tutaj chociażby obecny na tej sali poseł Michał Krawczyk. Podaj pojawia się jedyny sposób, jaki ma uzdrowić Azot, a jeszcze, że nie było, że oczekiwane efekty konsolidacji branży ciężkiej nie przyniosły efektu. Ja tylko przypomnę, że efekt przyniosły. Efektem podstawowym konsolidacji branży ciężkiej było niedopuszczenie do wrogiego przejęcia Puławskich Azotów przez rosyjską firmę Arkon. Już tutaj nie będę wracał do udziału w tym WBK i innych osób, o których tutaj też informacje się pojawiały. Jedyny sposób, jaki tutaj Państwo widzicie na uzdrowienie tej sytuacji, jest przejęcie Azoty przez Orlen. Być może jest to pewna droga, chociaż ja osobiście bałbym się powierzać akurat zarządzania Azotów takim biznesmenom jak pan Obajtek. Był zapis, proszę Państwa, który mówił, że we władzach spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., jak i we władzach spółki Grupa Azoty, czyli tak zwanej spółki matki, miało być przedstawicielstwo, symetryczne przedstawicielstwo, minimum dwóch przedstawicieli zarządu z Puław i drugą stronę minimum dwóch przedstawicieli zarządu z Tarnowa.
I chciałem zapytać, czy przez ostatnie 8 lat, jak ten zapis został zrealizowany, bo jakoś tak jak patrzę, to nie bardzo ten zapis widzę. I w tej sytuacji chyba warto by było też może tutaj te pewne rzeczy uzupełnić, a nie tylko po prostu lakonicznie powtarzać wytarte slogany, że wojna i tak dalej, i zalew rynku. Jeśli chodzi o kwestię całego stanowiska, oczywiście nie musicie Państwo mnie przekonywać. Jestem wieloletnim pracownikiem Zakładów Azotowych Puławy S.A. i każdy, kto mnie zna, to wie, że nieba bym tej firmie przechylił i przez swoją działalność zawsze staram się takie działania podejmować. Natomiast patrząc na całe stanowisko, to powiem szczerze, chyba tylko przychodzi mi się zgodzić w całości z ostatnim akapitem, czyli apelujemy do samorządów naszego powiatu i województwa o podejmowanie uchwał wspierających wszelkie działania, których efektem będzie wyjście grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z grupy azoty siedzibą w Tarnowie. Takie działanie będzie najlepszym dowodem dbania o interes naszej małej ojczyzny i mieszkańców. To jest właściwie ten tekst, pod którym byłbym w stanie się podpisać. Przeciwnicy połączenia Grupy Azoty Puławy z paliwowym gigantem argumentują, że połączenie z Orlenem będzie równało się zdjęciem puławskiej firmy z giełdy i sprowadzeniem Puławskich Azotów do roli zakładu produkcyjnego. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dębryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.